Cześć, tu Magda. Dzisiaj w studiu ze mną Hania Jamelka. Cześć! I odpowiemy na bardzo trudne pytania o tym, co lubimy, albo czego nie lubimy, albo co robimy, w ogóle jakieś takie potworne, co? I zabawa polega na tym, że każda z nas ma trzy takie różne karteczki, plakietki z pytaniami i... Nie z pytaniami, z naszymi imionami. Waszymi imionami. Ale nie, to nie są, masz tak, ale mama ma na imię mama. No dobrze, ale będzie wiadomo, kto jest kto. I będziemy odpowiadać na trudne pytania i każda z nas wytypuje osobę, która najbardziej pasuje do danego pytania. Teraz zobaczycie, jak to wygląda. Na przykład, kto najbardziej lubi lody? Hania! No właśnie, mogą być różne odpowiedzi nasze, mogą być takie same. Zobaczymy, jakie są pytania, bo jeszcze tego nie wiemy. To będzie dla nas niespodzianka. Jesteś z nami? Amelka nam zniknęła. Czekamy na lajki, czekamy na subskrypcje. Bardzo Was o nie prosimy, bo to jest bardzo, bardzo sympatyczne. Jak nas oglądacie, to jest super. I słuchajcie, czekamy też na pytania od Was, bo być może nagramy jeszcze jeden taki odcinek z pytaniami od Was. Tak, wybierzemy parę najfajniejszych. Tak, i będziemy na nie odpowiadać, jakbyście się chcieli czegoś o nas dowiedzieć. No po co, startujemy? Tak. Proszę mówić, pani kamerzysto. Dobrze. Uwaga. Kto pierwszy wstaje? Ale proszę prawdę mówić. Halo. Naprawdę ja. Naprawdę ja. Ja naprawdę wstaję o pierwszej albo o drugiej. To się nie liczy, to jest kto się budzi pierwszy. A kto się kto budzi? Wstaje pierwszy. Wstaje i już nie kładzie się spać i nie śpi potem do 8 albo do 7 albo do 10. A to tylko weekend. A ty co? Już wycofałaś się z odpowiedzi swojej jednak? Bo nie wiedziałam dokładnie. No dobrze, bo to takie mamy odpowiedzi, tutaj każdy swoje. Dobrze, Hania, dzięki temu Hania teraz będzie codziennie rano z psem wychodzić, już mamy kandydatkę. Dziękujemy bardzo, brawo do Hani. Ale ty wygrałaś, widzisz, miałaś dwie plakietki. No dobra, słuchajcie, następne pytanie, uwaga. Kto jest najgłośniejszy? No cóż, to nasz taki kwiatuszek śpiewający tutaj, tańczący i dużo mówiący, ale kochamy Cię bardzo, pamiętaj. No dobra. A mogę powiedzieć odpowiedzi? Nie, jedna. Dobra. Wygrałaś tutaj bez tego. Uwaga, kto najczęściej wychodzi z Bezą? Ja też wychodzę. Najczęściej. Obie. Hania, po prostu nie ściemniaj. Dobra, słuchajcie, no tak, taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, a piesek miał być dzieci, a Janek... Dobrze, słuchajcie, w związku z tym robimy taki, na lodówce będzie wisiała taka karteczka, będziemy odhaczali wyjścia z cen. Okej. Ale nie ze mną, bo ja nie dałam mojej. Nie szkodzi, ale ty też masz szansę wygrać w tej rywalizacji. Proszę. Uwaga, kto najbardziej lubi ciszę? Co za zgodność. Uwaga, kto najwięcej śpiewa? No tam, to jest nasza artystka. Amelka, ja kiedyś wstaję. Ładnie śpiewa, ładnie. Bardzo ładnie. No dobra. Uwaga, kto ciągle jest głodny? Nie widać. Tak, Amelka przychodzi. Głodna! Jestem głodna! Nie krzyczę tak. No nie, no ale tutaj swoje jestem głodna. Amelko, ale jakbyśmy tak policzyli, co częściej otwierasz? Szafę z ubraniami czy lodówkę? Lodówkę. To by tak wyszło. No rośnie, najmłodsza jest, rośnie. I to nie ma w tym nic. Uwaga, kto ma najlepszą pamięć? Ale zgodność. A może byście popracowały tak nad sobą, mądralińskie. Muszę za Was pamiętać wszystko. Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. O. Bardziej dotyczy dziewczyn niż samej mamy. O. Ale uwaga, kto pierwszy będzie miał chłopaka? Bo ja mam wiedzieć.
Znaczy tak, już macie jakieś dokonania i ogólnie myślę, że tak jest, tak? Co? Co? Nie wiem, ja nie odpowiadam. Ja uważam, że tak. No w sumie... Nie moja wina, że wszyscy się we mnie podkochują. Oj, nie wszyscy, ale no masz tam adoratorów, nie powiem, tak? Jak tak, tam była na ręce ciemno. No fajnie było, dobrze, słuchajcie, ja obstawiam mamelkę, nie ma w tym nic złego. Tylko żeby tutaj się przyszedł matce. Ja już mam. Ale możesz się zaręczyć. Zawsze. Ja już mam, a myślę ten. Ale no ja tutaj, tak. Ale Hania też, że tak powiem, tu kandyduje ostro. Ale ty miałaś długo chłopaka w przedszkolu. Miałaś, całe przedszkole miałaś chłopaka. I zerówkę. Rzucałaś tam po szafie. Cicho. Cicho. Fajny chłopak, był sympatyczny. Sympatyczny, a ostatnio ten chłopak, co was podrywał. Chłopak. Podrywał, słuchajcie, dziewczyny, podszedł do mnie, taki był młodszy trochę od dziewczyn, i powiedział: bonjour, madame. Mademoiselle. O, mademoiselle, dobra, sorry. Powinien powiedzieć: i rzucał się raz i tak was złapał. I tak fajnie mówiła. Jak on się nazywał? Ten... Nie zdradzamy. Nie zdradzamy. No pewnie taki blondasek. Ale ja nie mów, blondasek. I pani mówiła te imię i... Jego imię? Nie łap dziewczyny. A on mówił, ale ja nie kocham! To prawda, był bardzo taki intensywny. No dobra. Uwaga. Kto pierwszy zasypia? Ja. To ja jest tego bardzo, zamknę oczy i... To jest bardzo, spać, bardzo spać, fajne, bo nie ma problemu z zasypianiem, tylko po prostu się... Nie, to jest proste. Jak szybko zasypiać? Trzeba sobie pomyśleć coś w głowie. Nie ma tutaj co leżeć. Ja chcę tak spać, robię. chcę spać. Wymyślam sobie coś fajnego, żeby mi się to śniło i zasypiam sobie śpię. Tak, to prawda, nie ma problemu z zasypianiem. Proste. Uwaga, kolejne trudne pytanie. Kto najdłużej sprząta? Ale co to znaczy najdłużej? Że najwolniej czy najwięcej? Najwolniej. Najwolniej. Tak, bo mam. Ale dobrze, ważne, że... Muszę iść do toalety. Muszę się napić, muszę iść do toalety. Ja akurat muszę iść do toalety, bo się nażarłam z lodówki rzeczy. Dobrze, dobrze, ale ważne, że też masz tą muszę świadomość. Muszę coś zjeść, ja coś jem. Nie mogę teraz sprzątać, ja coś jem. No dobrze, dobrze, nie pogrążaj się. Uwaga. To będzie proste pytanie pewnie. Kto ciągle biega i skacze? No tak jest, takie są fakty. Uwaga. Nasza akrobatyczka. Skacze, biega, mała. Śpiewa i tańczy. Spadła ci plakieta. O tak. Kto kocha słuchać audiobooki? Ja nawet tak troszkę, tak mniej. No, ale Hania tutaj przepada, tak? I może po prostu bez przerwy słuchać i pięknych audiobooków słuchasz, prawda? Które lubisz najbardziej? Spirit Animals. O, teraz ja Spirit też Animals. To lubię. Ale naprawdę. Wcześniej przez cały czas słuchała Harry'ego Pottera i nie mogłam z nią wytrzymać. No, ale dobrze, no. Wiele pięknych. Mama mi nie chciała kupić audiobooka. Piękne realizacje. Nie zwalaj na mnie. Zwalasz. Bo ma bardzo dużo. Ale co, ale mity greckie ostatnio czy słuchałaś, tak? I bardzo ci się podobały. Ale ty też trochę słuchaj, że ci się podobało, tak? No i super. Amorek. Nawet można sprzątać, dziewczyny na przykład malują, rysują, jak słuchają audiobooków. Tak, już nie sprzątaj. Ale mama wtedy mówi, nie, dzieci, wy się rozpraszacie, kiedy słuchacie audiobooka i sprzątacie. No bo ile można sprzątać, ludzie, ile można sprzątać. No. Dobrze, jeśli chodzi o malowanie, to pytanie mam takie. Kto najładniej maluje? Oj, nie wiem. Każda pięknie maluje. W ogóle robią dziewczyny ładne prace plastyczne. Lubicie, nie? Robić różne prace plastyczne. No tak. Kto lubi porządek? No, jeśli chodzi o ja też, ale średnio lubię sprzątać w moim pokoju. No to jeśli chodzi o porządkowanie, to kto robi największy bałagan? Oj, ex aequo. Mistrzynie. Pół godziny i po prostu tajfun przeszedł po pokoju. Nasz film o pokoju dziewczynek, ten porządek nigdy nie istnieje. Tak, są zdjęcia, słuchajcie, jak będziemy chcieli zobaczyć, że dziewczyny mają czysto w pokoju, to sobie film obejrzymy chyba. Z room tour. No.
Uwaga, uwaga. Kogo Beza uważa za szefa, przywódcę stada? Oj, nie ma tu tego pytania. Mamy. Nie ma tu tego pytania. Mamy. No nie. Wiadomo jeszcze, że ja jestem szefem. Mama jest szefem. Tak? Nas Beza traktuje jak baranki, jak ona. Ale z Kanią na przykład bardzo lubi spać, za Belką też, a z Kanią śpi tak na poduszce i tutaj na głowie jak kotek, a Amelka się przytula do ciebie tak do nóg. Dzisiaj do mnie przyszła, nie zapomniałam, że ona jest, wieczorem budzę się, a ona mnie zaczęła lizać po głowie, ja tak, Jezu, ale mokro, coś mi kapie, tak patrzę na sobie, coś mi kapie, odwraca się, Beza! No taki nasz słodziaczek. Uwaga, kto najszybciej poznaje nowych ludzi? Chyba Egzeko. Dziewczyny są niezłe. Takie otwarte, tak? Lubicie poznawać? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nowe osoby. Dzień dobry, dzień dobry. Uwaga. Kto się najbardziej stresuje? Ty już trochę przestała się chyba stresować, nie? Uwaga. Ja, kolejne pytanie. Kogo najłatwiej rozśmieszyć? A. Tak? Uwaga. Kto moją zna... koleżankę, bo moja koleżanka jest takie... Grałeś w Pomdora. Dzień dobry, ona... Nie mogła być Pomidor. Zaczęła się śmiać i po prostu... I tak... I koniec. I była ugotowana. Uwaga. Kto zna najwięcej dowcipów? Ale mama ich nie mówi. To prawda. Musicie trochę urosnąć. Uwaga, kolejne pytanie. To z tych trudniejszych. Kto lubi najbardziej chodzić do szkoły? Mama! Nie, chyba Hania lubi. Tak? A, dlaczego ja? Ty nie lubisz chodzić do szkoły? Lubisz. Lubię. Ale ty też lubisz. Różnie. Ale mama też, bo się zapisuje ciągle na jakieś zajęcia. A, no ja też kończę studia i kolejne studia i kolejne studia. Uwaga, kto się najdłużej kąpie? Amelka. Lubię sobie w wannie poleżeć z głową mokrą i słuchać muzyki. A może ten pokażemy naszego nowego przyjaciela wannowego i szybko na wannie leży. Kogoś wam pokażemy, poczekajcie chwilę. Towarzysza kąpieli. Masz? O, słuchajcie, to jest... To nie jest mój przyjaciel. No nie jest przyjaciel, ale mamy takiego towarzysza kąpieli. No, myśli. Chyba Hipcio się najbardziej lubi kąpać, nie? Hipcio sobie pływa po wannie, słuchajcie, i puszcza bańki tędy. O, to odwrócę, bo Hipcio jest niebieski. Tak. O. No dobra, dobra. Słuchajcie, następne pytanie. Uwaga. Kto się najdłużej szykuje do wyjścia? Dlaczego ja? Bo wracasz kilka razy. A Melka nie. No nie, ona się tam ubierze. Ja rzadko. Nie analizuję tego jeszcze bardzo, co się ubiera. A ty się rychtujesz, tak wiesz. Dobrze, to takie kolejne pytanie. Było pytanie dotyczące, kto ma najlepszą pamięć, to teraz kto najczęściej zapomina? Nie, Amelka. Co, czemu ja? Ale wiesz co, ty też egzeku, bo ciągle... Egzeku, bo tak. Ty masz świetną metodę pani wychowawczyni ci wprowadziła. Amelka ma taki zeszyt, w którym notuje wszystko, co jest do zrobienia. I nie trzeba tak pilnować swojej głowy, bo jak coś... Cała klasa ma. Cała klasa ma i oni mają tam wszystko zapisane, co jest zadane, jakie są wycieczki, co tam trzeba. Są dwa zeszyty nawet, bo jeden na prace domowe, a drugi to jest dzienniczek. A Hania, nasza droga... Ma coraz więcej zajęć, ma zajęcia dodatkowe i ma różne rzeczy i no musi zrozumieć, że jak sobie nie będzie zapisywała, to po prostu głowa tego nie wytrzyma i trzeba po prostu sobie wszystko zapisywać i wybuchnie, bo się po prostu nie pamięta i potem trzeba 10 razy wracać. Głowa, no. No właśnie chodzi o to, żeby nie w głowie zapisywać, tylko w notysiku. A może mi nie wybuchać? No to ja będę zapisywać tam, jak nie wybuchnie. Twoja, to jest... No dobra, słuchaj. Ty nad tym panujesz. Uwaga. Kto robi najlepsze kanapki do szkoły?
Jakie lubisz najbardziej? Nie, ty powiedz, bo ty robisz najlepiej. No, ale nie, ja robię różne kanapki, a wiesz, czym lubicie najbardziej? Mi najbardziej smakowała tak. No, nie robi z Nutellą kanapek, przypominam. Ty sobie sama sobie robię, podaję. No, powiedz. Taką, bo był taki chleb biały. Mhm. Taki chleb, nie czarny. To ja mi strasznie smakowało, jak zrobiłeś mi z szynką tą kanapkę. Tak? Albo taką małą bułeczkę z makiem i z szynką. Dobrze. I co? I pomidorki, i ogórki, i różne tam bajery, tak? Dobra. Uwaga. Ostatnie pytanie. Amelka jest głodna. No dobrze, może jakoś dokończymy. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Kto jest najbardziej utalentowany? Oj, nie wiem. Egzekwo. Bo uważam, że egzekwo. Każda dziewczyna ma inny talent. Amelka uważa, że ona to jest też jej patent na sukces, bo to dodaje wiary w siebie, na pewno. Amelka jest akrobatką, tak? Lubi gwiazdy, stania na rękach, skacze przez kozła, bardzo lubi. Ty też lubisz, prawda? Hania pisze takie ciekawe opowiadania. Lubi czytać, pięknie rysuje, to robisz place plastyczne, różnych mas modelarskich, jakieś koraliki, wymyśla, obkleja, jakieś takie robi inscenizacje. Zrobiłam opaskę świąteczną. O, to możecie tak. To jest zdjęcie z Instagrama, właśnie wchodźcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach właśnie to, co mam mówiła na początku, nowe pytania. I co, dostałaś puchar za narciarski, tak? Bo w zawodach klasowych tutaj byłaś najlepsza w slalomie, a Amelka znowu konkursy recytatorskie. W jednym konkursie recytatorskim dostałam pierwsze miejsce, ale niczego nie dostałam. To już wszyscy wiedzą. To wie. No to, to nie szkole, nie smuć się. Pierwsze miejsce jest najważniejsze, to jest satysfakcja i dziewczyny mają świetną pamięć do zapamiętywania wierszy. Nie? Dziewczyny po prostu przeczytają i chyba dzięki temu się łatwo im uczyć, bo świetnie zapamiętają. Tak? Miałam dwa wiersze do nauczenia. Dosyć trudne. Dwa wiersze i jeszcze piosenkę. I co? I poszła? I wszystko to umiałam. Wszystko to umiałam. I co? Ale nie, że na początku wiersz się uczyłam, potem następny wiersz, potem piosenki, tylko razem musiałam. W jednym czasie. Jakbym się tak szybko niby przeczytałam i już, to bym tak na przykład mówiła. Ponoć dotąd ziemski padł, płaczą wszyscy dookoła, jakoś tak bym mówiła. Poskładałabyś wiersze wszystkie w jedną całość. No to tyle, tak? A ty co jeszcze lubisz najbardziej robić? No dobrze, to zostawmy to w pytaniach od widzów. Czekamy na wasze pytania, odpowiemy tutaj na różne ciekawostki metodą trzech tutaj trzech takich szablonów. To było ostatnie. To było ostatnie. Pozdrawiamy was. Prosimy o lajki i subskrypcje. Trzymajcie się ciepło. To dobrze, że jest koniec. Mogę iść i do miłego zobaczenia. Amelka idzie jeść. Dobra. Pa! 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 Pa!